Dzień dobry, nazywam się Sławomir Paweł Krzemiński, jestem gastroenterologiem, pracuję w Krakowie w szpitalu MSW oraz szpitalu Ditla oraz w poradni gastrologicznej w Wieliczce. W cyklu Twoje zdrowie, faktach RMF FM opowiem na Państwa pytania dotyczące problemów związanych z przewodem pokarmowym. Pierwsze pytanie, czy krwawienie z żołądka może być następstwem badania gastroskopowego? Bardzo rzadko tak się zdarza, żebyśmy w trakcie gastroskopii naruszyli przypadkowo śluzówkę i spowodowali tego typu problem. Natomiast przy pobieraniu wycinków, które skubią tą błonę śluzową, może dojść do niewielkiego, niegroźnego krojenia, zawsze. Po takim pobieraniu wycinków, zanim jeszcze opuścimy ten przewód pokarmowy aparatem, sprawdzamy czy to niewielkie krwawienie ustało. Natomiast krwawienie z żołądka czy w ogóle z przewodu pokarmowego jest jednym ze wskazań do gastroskopii, które potrafi znaleźć źródło krwawienia i nie tylko znaleźć, ale zatamować, czyli generalnie jest to nie tylko badanie diagnostyczne, ale często badanie Terapeutyczne, niekiedy ratujące życie. Drugie pytanie. Bezpośrednio po zjedzeniu czegoś, jakiegoś posiłku, odczuwam piekące bóle nadbrzusza. Jaka może być tego przyczyna? Dyspepsja, potocznie nazywana niestrawnością, to właśnie takie dolegliwości bólowe. Nadbrzusza, które mogą sugerować chorobę wrzodową, mogą sugerować jakiś stan zapalny, ale tak naprawdę często dotyczą jakiegoś zaburzenia śluzówki, uszkodzenia śluzówki najczęściej żołądka. Często styl życia, jakość pokarmów powoduje, że ten żołądek może być troszkę nadwyrężony do tego dochodzą różne leki, które ten żołądek mogą uszkadzać i w sytuacji kiedy te dolegliwości pojawiają się sporadycznie najczęściej nie ma powodu do niepokoju. Natomiast jeżeli nasilają się, ograniczając aktywność lub ten problem się powtarza i trwa długo, no to na pewno takie podejrzenie nie wystarczy, bo trzeba być pewnym na 100%, jaka jest przyczyna i do tego między innymi może posłużyć gastroskopia. Oraz USG jamy brzusznej, bo w tym nadbrzuszu oczywiście nie tylko żołądek się znajduje, ale inne narządy. Co może Pan polecić na zgagę? Zgaga, czyli pieczenie w przełyku, pieczenie za mostkiem, jest to jeden z częstszych objawów choroby refluksowej przełyku która jest spowodowana cofaniem się treści pokarmowej zmieszanej z kwasem, sokami żołądkowymi z żołądka do przełyku i przełyk, który ma nabłonek nieprzygotowany na tą kwaśną treść, właśnie tak reaguje, że mamy dolegliwości, czyli na przykład zgagę. Często zmiana nawyków żywieniowych, to znaczy przyjmowanie mniejszych porcji pokarmów, bardziej ubogich w tłuszcze, które dodatkowo Rozszerzają to połączenie między przywykiem a żołądkiem, jest wystarczającym postępowaniem, ale rzeczywiście część pacjentów wymaga leczenia. Są dostępne różne rodzaje leków, tu akurat nie chciałbym polecać któregoś leku z nazwy, ale ogólnie mówiąc, leki, które działają neutralizująco na ten sok żołądkowy kwaśny, kwas solny, leki, które przyspieszają przesunięcie tego posiłku do jelit, czyli właściwie nie ma tej treści, która może się e, cofnąć. Leki, które hamują wydzielanie soków e, żołądkowych, e, czyli działają na tak zwane pompy protonowe, które e, są zablokowane i nie produkują e, kwasu solnego oraz leki, które unoszą się na, tych, e, na tym e, kwaśnym, kwaśnej treści pokarmowej zmieszanej z kwasem e, i nie dopuszczają, działają tak jakby tratwa, żeby ten e, e, przełyk ochronić. Czy bóle brzucha połączone z zaparciami mogą być objawem zespołu nadwrażliwego? Ból brzucha jest jednym z podstawowych kryteriów właśnie zespołu jelita nadwrażliwego. Często towarzyszą temu zmienny rytm wypróżnień lub zmiana konsystencji stolca, więc bóle brzucha połączone z zaparciami jeżeli utrzymują się przewlekle, powyżej pół roku, mogą być oczywiście objawem zespołu nadwrażliwego, ale również innych schorzeń. W sytuacji, kiedy mamy osobę młodą, często te objawy wiąże też ze stresem, raczej takie badania podstawowe, laboratoryjne, jak morfologia badań kału na krew wystarczą, żeby takie rozpoznanie postawić. Natomiast często u osób po 50. roku życia jest to wskazanie do kolonoskopii, czyli do poszerzenia diagnostyki tego przewodu pokarmowego o badania takie inwazyjne, endoskopowe. Jakie badania najlepiej wykonać, aby potwierdzić lub wykluczyć celiakię? Więc celiakia, czyli taka autoimmunologiczna nadwrażliwość na gluten, jest chorobą, która czasami może przebiegać w sposób Nietypowy. To znaczy, nie muszą to być bóle brzucha, biegunki, spadek wagi ciała. Często tę nietolerancję na gluten wykonujemy z innych powodów. Na przykład z powodu trudnej trudne do diagnozowania anemii czy podwyższonych parametrów wątrobowych. I u dorosłych właściwie nie wystarczy wykonać, wykonać testów serologicznych, czyli badań z krwi które oznaczają na przykład przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej lub przeciwko endomyzjum, ale trzeba wykonać gastroskopię i to taką gastroskopię z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego z dwunastnicy, ponieważ celiakia jest chorobą ilita cienkiego i pod mikroskopem dopiero pewne rzeczy możemy ustalić i tą celiakię potwierdzić albo wykluczyć. <laughs> czy naczyniaki wątroby mogą samoistnie zniknąć, i czy zawsze konieczna jest operacja? Naczyniaki wątroby są to takie zmiany łagodne w wątrobie, najczęściej zlokalizowane obwodowo, czyli w okolicach torebki wątroby, i najczęściej wykrywane przypadkowo, czyli u osób bez zupełnie żadnych dolegliwości. I ten drugi członek pytania, czy zawsze konieczna jest operacja, właściwie prawie nigdy operacja nie jest konieczna, natomiast na pewno takie zmiany wymagają obserwacji, czy nie rosną, czy są to na pewno naczyniaki. I czasami zwykłe USG jamy brzusznej jest badaniem niewystarczającym. Jak są wątpliwości, przeważnie kończy się na wykonaniu dokładniejszych badań. W postaci rezonansu magnetycznego lub tomografii jamy które to rozpoznanie mogą potwierdzić wstępne w prawie 100%. Które świąteczne potrawy są najcięższe do strawienia przez nasz układ pokarmowy? Więc święta to czas, który właściwie te tradycyjne potrawy każdy chce spróbować i tak naprawdę jakieś zalecenia dietetyczne tutaj. No nie zawsze są przez osoby przez pacjentów respektowane. Wiadomo, że w święta przejadamy się. To nawet nie chodzi o jakość tych potraw, ale o ilość, bo są obserwacje, które mówią, że w ciągu tych trzech dni zjemy tyle, kalorii, ile zwykle jemy przez tydzień, a w ten, w ten wieczór wigilijny to średnio 2,500 kilokalorii, czyli to jest ilość, która powinna starczyć na całą dobę dorosłym mężczyźnie. Ale jeżeli chodzi o potrawy najcięższe, warto zwrócić uwagę, że żeby troszkę obniżyć tą ilość kalorii i pomóc naszemu organizmowi poradzić sobie z tym nadmiarem treści pokarmowej, zmiana na przykład karpia, zmiana formy przyrządzania, Potraw, na przykład zmiana karpia w galarecie na karpia pieczonego, no dostarcza już nam prawie drugie tyle kilokalorii. Taki dzwonek 150 gramowy karpia w galarecie ma 200 kilokalorii, a ponad 300-350 ta sama porcja karpia smażonego. Także wszystkie pokarmy smażone, przetworzone mogą tutaj obciążyć nas, nasz przewód pokarmowy, obciążyć naszą wątrobę. Niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Czy to poważny problem? Jaka może być przyczyna? Niealkoholowe stłuszczenie wątroby to właśnie w kontekście poprzedniego pytania jest spowodowane najczęściej nieprawidłowym odżywianiem się, spożywaniem za dużej ilości pokarmów bogatych w tłuszcze i żywności przetworzonej, i jest to najczęstsza przyczyna. Jest to problem, który właściwie jest bardzo powszechny i nie zawsze pacjenci są tego świadomi, ponieważ to stłuszczenie wątroby, no jest to schorzenie niebolesne, ale trzeba mieć świadomość, że może prowadzić w konsekwencji do stłuszczeniowego niealkoholowego zapalenia wątroby, które w konsekwencji może prowadzić do marskości wątroby, która najczęściej jest kojarzona z nadużywaniem alkoholu i ze stanem zapalnym tej wątroby z powodu alkoholu, ale również jest ścieżka cały szczęście rzadsza do marskości wątroby w przebiegu niealkoholowego stłuszczenia wątroby, niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby. Po jakim czasie po obiedzie można rozpocząć trening? No, ja myślę, że to jest indywidualnie zmienne, i zależy od tego. Jak duży jest ten obiad, co jest na obiad i na czym ma polegać trening. Także to pytanie na tyle jest ogólne, że ciężko na nie odpowiedzieć, ale wiadomo, że nie zaraz po posiłku, szczególnie u osób, które mają problemy z wodą pokarmowym i z refluksem, te objawy mogą być nasilone, a ten trening też mniej komfortowy, jeżeli towarzyszą to jakieś dolegliwości. Czy nie jedzenie przez całą wigilię przed kolacją ma sens? No, pewne rzeczy i nasze zachowanie wynikają z tradycji. Trudno dyskutować w tym aspekcie, czy to ma sens. No, oczywiście trzeba podtrzymywać tradycję, ale jeżeli chodzi o takie zalecenia gastrologiczne, nie tyle do świąt, co w ogóle do sposobu odżywiania, to wiadomo, że najzdrowiej jest spożywać małe albo mniejsze ilości pokarmów, a częściej niż... Duży, jeden wielki posiłek. Często, już pomijając tą wigilię nadchodzącą, często te nasze posiłki tak wyglądają, że na kolację właściwie jemy dwie, dwie trzecie tego, co przez cały dzień. I przez cały dzień jesteśmy głodni, i organizm, który jest w takim stresie, że tego pokarmu może mu na drugi dzień zabraknąć, więcej tego zapasu magazynuje i może to prowadzić. Do zaburzeń odżywiania, czyli do otyłości, jakie badanie powinnam wykonać, bo często boli mnie prawa strona brzucha, czy może to być wrostek grobaczkowy. Właściwie dolegliwości po tej stronie, szczególnie u kobiet, nie muszą mieć przyczyny tylko i wyłącznie gastrologicznej. Natomiast wyrostek robaczkowy, jeżeli boli, to towarzyszą temu najczęściej bardzo silne objawy, objawy, które zmuszają do konsultacji lekarskiej z powodu silnych i nasilających się bólów brzucha. W badaniach my możemy wykazać wtedy podwyższone parametry zapalne i zmieniony zapalnie wyrostek grobaczkowy jest wskazaniem do pilnej operacji, czyli do usunięcia, usunięcia tego wyrostka, żeby się ten proces nie rozlał na całą jamę brzuszną, nie doprowadził do zapalenia odszewnej. Ale oczywiście w tej okolicy no dosyć dużej, bo prawa strona brzucha to jest tak ogólnie napisane, znajdują się inne narządy, głównie też jelita i jelito cienkie, jelito grube, które też może tutaj powodować dolegliwości, a u kobiet jeszcze Jajniki też mogą być przyczyną dolegliwości, które czasami są do różnicowania z przyczynami gastrycznymi czy gastrologicznymi. Czy trzeba się obawiać gastroskopii? Czy ona boli? Do gastroskopii powinno się podejść po skierowaniu od lekarza, czyli właściwie. Nie powinno być takich sytuacji, kiedy pacjent powinien sobie sam zaplanować tę gastroskopię bez żadnego powodu. Natomiast jeżeli pacjent i lekarz widzi powód takiego badania, no to właściwie ona jest konieczna i ponieważ trwa zwykle chwilę do 10 minut, czasami dużo krócej, 5 minut, jest to badanie dosyć bezpieczne. Bywa oczywiście, że jest nieprzyjemne, ponieważ Mamy naturalny odruch wymiotny, który my, gastrolodzy, staramy się troszkę zmniejszyć, stosując różne leki, znieczulając tylną ścianę gardła. Ale jest to badanie, poza tym, że dla niektórych nieprzyjemne, jest to badanie z reguły bezpieczne i niebolesne. Jakie typy leków najbardziej obciążają wątrobę? W Stanach Zjednoczonych najczęstszą przyczyną przeszczepienia wątroby po toksycznym jej uszkodzeniu jest paracetamol. W Polsce nie jest to tak duży problem, ale jest to lek, który w za dużych ilościach, w dużo większych niż najczęściej stosowane kilka tabletek na dobę, może tą wątrobę trwale uszkodzić. Natomiast leki, które obciążają wątrobę, no, mogą być różnego typu. Leki krążeniowe, amiodaron, leki stosowane w chorobach autominologicznych, coraz rzadziej metoteksat, czy wreszcie często stosowane i często nadużywane antybiotyki, które w połączeniu z innymi lekami, które też tą wątrobę obciążają, mogą już przełamać ten punkt krytyczny i doprowadzić do wzrostu parametrów zapalnych albo do dolegliwości czy zażywanie leków antykoncepcyjnych przez ponad 10 lat z niewielkimi przerwami może zrujnować wątrobę. U osób, u, ta, u których ta wątroba jest zdrowa, raczej nie jest to problem. Są pewne takie wyjątki u osób, których takie zmiany ogniskowe, gruczolaki, wątroby, stwierdzamy, one powinny unikać leków hormonalnych. Natomiast najczęściej nie jest to przyczyną uszkodzenia wątroby w przeciwieństwie do na przykład, alkoholu, który w Polsce najczęściej powoduje to toksyczne uszkodzenie wątroby. Warto szczególnie przy jakichś objawach ze strony stanu zdrowia, jakichś dolegliwościach bólowych sprawdzić też kondycję wątroby, czy robiąc USG, czy robiąc podstawowe badania laboratoryjne, oceniając tzw. aminotransferazy. Ale u wszystkich te wartości są prawidłowe i nie wynikają z i ich, i ich podwyższenie parametrów nie wynika z zastosowania tych leków antykoncepcyjnych. <laughs> czy wątroba może odzywać się u nastolatków, czy to jest raczej dolegliwość dojrzałych osób? Więc. Dolegliwości osugerujące jakiś problem dotyczący wątroby e, mogą pojawiać się szczególnie wtedy, jeżeli ta wątroba na skutek na przykład stanu zapalnego e, zwiększa swoją objętość i rozciąga torebkę wątroby, w której ta wątroba się znajduje, która jest unerwiona. Czyli sam narząd nie jest unerwiony, natomiast zmiany wielkości tego narządu mogą powodować dolegliwości i oczywiście czasami e, przy... Chorobach dzieci, przy chorobach różnych metabolicznych, dziedzicznych, wrodzonych, które wiążą się z powiększeniem tego narządu wątroby czy śledziony, mogą to również dzieci odczuwać te dolegliwości. Natomiast nie jest to zależne od wieku, co raczej od wielkości i od zmian wielkości wątroby. Dostaję sygnał, że było to ostatnie pytanie w naszym wideoczacie. Dziękuję za wszystkie pytania. Życzę wszystkiego dobrego, zdrowych i spokojnych świąt.